Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Kongres Amerykański, 18. poprawka do Konstytucji wprowadziła prohibicję, a to kiedy to było? W 1919 roku, no, czyli 101 lat temu, a 21. poprawka do Konstytucji wprowadziła koniec prohibicji w 1933 roku. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego to jest ważne? No to jest ważne, że kongres robi, to są ustawodawcy, politycy, prawodawcy. No i tak to powinno działać, tak? Ludzie wybierają swoich przedstawicieli, reprezentantów, senatorów i oni decydują w imieniu tych stanów. Na dzień dzisiejszy w Ameryce jest 435 reprezentantów, no i 100 senatorów. Jest zawsze 2 senatorów na każdy stan, także to jest ważne. Także jest Izba Niższa i Wyższa, Izba Reprezentantów i Senat. No razem to jest Kongres, to się nazywa. No ale to jest prawo, to jest prawodawstwo i to decyduje, tak? Dzisiaj mamy panikę 19, dzisiaj mamy koronę 19. No i w zasadzie konstytucja nie obowiązuje. Gubernatorzy stanów pozamykali restauracje, bary. I to jest makabra. To jest makabra, bo na dzień dzisiejszy meliny, ilość melin i balang i zabaw jest po prostu nieprawdopodobna. No i socjaliści, którzy chcą kontrolować to wszystko, po prostu dostają szału. Te stany socjalistyczne, stany te demokratyczne, które pozamykały, które mają najbardziej takie mocne ograniczenia, no to tam jest na poziomie prawie Al Capone. Na początku to powiedzieli, że sklepy alkoholowe mają być pozamykane i tak samo jak sklepy z bronią. No broń no to szybko otworzyli, no bo to było powiedziane, że to jest niekonstytucyjne. Oczywiście czerwone świnie znajdują każdy powód, żeby ograniczać. No i sklepy alkoholowe otworzyli po tym, jak mówili, że sklepy z marihuaną muszą być otwarte, no bo to są pierwszej potrzeby. To później powiedzieli, ludzie mówią, no jak to jest możliwe, żeby sklepy z marihuaną były pierwszej potrzeby, a sklepy z alkoholem nie. No ale ludzie potrzebują również zabawy. Ludzie nie są jakimiś samotnymi zwierzętami, tylko jesteśmy po prostu grupowymi osobnikami i całe to społeczeństwo to chodzi o to, żeby być jakoś w grupie. Także gubernatorzy w Kalifornii, w New Jersey i w New Yorku, no to walczą. Walczą ostro, żeby zniszczyć nielegalną dystrybucję, czy tam nielegalne obsługę alkoholu i te wszystkie meliny. Tak jak w 1920 latach ludzie się spotykają w taki, no, na melinach, no to z reguły jest nie tylko alkohol, ale zawsze coś się dzieje, jakieś strzelaniny, mordobicia, jakieś noże i tak dalej, i tak dalej. No właśnie to jest w ten sposób. W Santa Monica w Kalifornii policja przyjechała i wygoniła grupę ludzi, którzy mieli party w takim wielkim mansion, no to taki, to na polski to można powiedzieć dworek. No i tak to się zakończyło, że jedna 35-letnia kobieta została w sumie zastrzelona. No i sąsiedzi mówią, jak przyjechali reporterzy i policja, że tamto balangi to nie były pierwszy raz. W Los Angeles przesunęli się tak, jak jest Hollywood Hills. No to właśnie tam za Los Angeles to są wzgórza, no i tam wszystkie te balangi zaczynają się odbywać. Hulanki z Favole, i także tych hulaków jest sporo. No z reguły to chodzi, no to jest organizowane za pieniądze. No młodzież najbardziej jest jakaś taka, no, żądna tych rozrywek.
No i politycy i urzędnicy, gubernatorzy i prezydenci tych miast to mówią, że wszystkie te nocne kluby, no to jest siedlisko zakażeń i choroby i COVID, tyle tylko, że normalnie kluby no to mają tam tych swoich goryli, mają jakąś swoją opiekę, jest to zorganizowane, no ale takie balangi niezorganizowane, no to są dużo gorsze. W New Jersey jeden gubernator z New Jersey, no to płakał, że wszystkie te spotkania, no to właśnie są źródłem zakażeń i to wszystko się rozprzestrzenia. W Middletown tłumaczy, że tam na jednym party no to 55 tam się pozakażało. Na Long Island Beach party tych ratowników no to mówią, że 35 się zakaziło. No to nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nie prawda, no bo jednak ci chyba, którzy są jakoś chorzy, no to powinni nie przychodzić. No ale jest taka oficjalna propaganda. Pod koniec czerwca w Jackson w New Jersey policja spędziła 5 godzin, żeby rozsunąć, czy usunąć, czy zatrzymać balangę, gdzie było 700 gości. Jeden z tych 23-letni organizator, no to nazwał to, że to był liberyjski Dzień Niepodległości i obiecywali tam właśnie wygrane do $1000 alkohol. Alkohol był za darmo. Był też tak zwany jungle juice, czyli sok z dżungli. No to jest coś, co Amerykanie na Pacyfiku wymyślili, bo żołnierze nie mogli kupować, importować alkoholu. No to mieli różne destylarnie. No i cokolwiek mieli w ręku, co miało cukier, no to destylowali, no i zawsze robili jakieś domieszki. Także teraz jungle juice, czyli sok z dżungli, no to jest jakikolwiek alkohol, czy żytnia, czy rum z jakimiś innymi dodatkami. Jak policja wygoniła 700 osób, to też się okazało, że dzień wcześniej tam było 500 osób. Także sąsiedzi jednak mają duże problemy. Tak samo jedno wielkie party na basenie w New Jersey, w mieście Alpine, który był właścicielem, jest adwokat od powiedzmy wypadków. No oni to ciężkie pieniądze robią na najróżniejszych tych wypadkach, są milionerami. Także goście płacili do $1000 za miejsce na tej balandze. Dojeżdżały autobusiki nawet tam i dowoziły. Policja ich rozgoniła. Do dwóch ludzi musiała przyjechać karetka pogotowia, także nie wiadomo, kto kogo będzie sądził, ten prawnik od tych wypadków. Chyba sam siebie nie będzie jednak sądził. Stan New Jersey, to jest po drugiej stronie od rzeki Hudson, od Nowego Jorku, no to właśnie socjalistyczny, demokratyczny gubernator, jak miał mowę, no to mówił, że naprawdę trzeba zakończyć te wszystkie balanki, te spotkania, te nielegalne zabawy. Użył tego słowa naprawdę 19 razy. No to pokazuje właśnie tę naiwność, tą naiwność socjalistów, którzy zrobią te sztuczne ograniczenia. No i później to się zamienia w czarny rynek. No to przecież można się zastanowić, że zamknięcie ludzi w ten sposób, no to będzie miało negatywne skutki. Oni reklamowali tą balangę na Instagramie, no i też wszystko było płatne, pojawiło się 500 osób.
w Nowym Jorku te wszystkie meliny to są otwierane w najróżniejszych pustych magazynach. No, jest to po prostu pijaństwo, jest jedno wielkie pijaństwo. Ludzie przychodzą, płacą, no i mają zabawę, mają balangę. Często sami się organizują przypadkowo na ulicach. No i kiedy to się wszystko zaczyna, zanim to się rozrośnie, no to ludzie tam płacą, kupują, policja przyjeżdża i ich wygania. W Nowym Jorku to policja też rozgoniła jakieś tam seks party w środku Manhattanu, które też właśnie brało spore pieniądze za udział w tym wszystkim, no ale to też chodziło o alkohol. Te nielegalne kluby wynajmują tam ludzi, kobiety też, żeby jakoś robiły dobrą atmosferę, bo ludzie są w stanie płacić do 5000 za stolik. Także $5000 za stolik w takim nielegalnym klubie, w takiej, no melina po polsku, no to jest pejoratywne słowo, także że to trudno to nazwać meliną, no ale nielegalny taki bar czy restauracja. No dożyliśmy strasznych czasów, żeby wybrani politycy, żeby ludzie, którzy są odpowiedzialni na to, żeby jakoś kontrolować, coś takiego robili. W Nowym Jorku, Nowy Jork, no to jest Long Island, to jest Hamptons, to jest takie bardzo, bardzo drogie miejsce, gdzie też są te dworki, domy po 2, 3, 4, 15 milionów. No to tam Goldman Sachs, ten główny szef David Solomon zorganizował koncert, no między innymi też tam trochę śpiewał. No to goście płacili od 1000 do 25 tysięcy za bilet. No miało być to koncert taki samochodowy, czy osobno powiedzmy pojazdy, także że do 25 tysięcy, a płacili nawet 30 czy 50 tysięcy za wynajęty ten recreational vehicle, czyli taki autobus podróżniczy czy turystyczny. No policja tam nie reagowała, no bo jednak to bogaci są i część z tych ludzi nawet z miasta, którzy dali zezwolenie, czyli ci urzędnicy też tam brali udział w tym koncercie bezpośrednio. No i tam wielki szum był, że na zdjęciach pokazywali, że nie było tych 6 stóp, tych dwóch rąk odległości. No ludzie chcą się bawić i gubernator Andrew Cuomo z Nowego Jorku właśnie pisał na Twitterze, że on jest bardzo rozczarowany. No wszystkie te stany, te stany niebieskie, na całe nieszczęście w Ameryce, to jednak ten kolor niebieski to jest tych demokratów, socjalistów, a kolor czerwony jest przyporządkowany do republikanów. No akurat czerwony to powinni mieć komuniści, no ale tak się stało. Tam w latach 40., 50., kiedy ta telewizja kolorowa wchodziła, no to nie wiedzieli, jak pokazywać. No i w końcu ustalili, demokraci nie chcieli. No nie było dużo odpowiedzenia, bo to stacje telewizyjne zaczęły przyporządkowywać, tak? No i tak już się historycznie zrobiło, że czerwoni to są konserwatyści. No dla Polaka to jest makabryczny kolor, no ale tutaj tak dzielą. Tutaj nazywają te blue state, czyli te niebieskie stany. No i oni, i wszyscy ci gubernatorzy socjalistyczni, demokraci nic się nie nauczyli. Nic się po prostu nie nauczyli z amerykańskiej historii, z tej poprawki 18 do Konstytucji o prohibicji, no bo jak wspominałem, 100 lat temu myśleli, że coś wyjdzie, a jednak zabranianie normalnych czy ekonomicznych, czy społecznych działań ludzi, no to powoduje to, że jednak czarny rynek jest, no i będzie. Te restauracje czy bary, no to wszystko to zostało
nigdy nie zostało otwarte w Nowym Jorku czy w New Jersey. W Kalifornii otworzyli na krótki okres czasu, no ale później ten komunista Gavin Newsom pozamykał od nowa. No to także, że to jest makabra. Bezrobocie właśnie na tym Northeast, czyli jak się popatrzy na Amerykę, to tutaj jest Kalifornia, tu jest Kanada, tu jest Atlantyk, no to tutaj w tych miastach na północnym wschodzie, no to bezrobocie jest większe niż w latach 1930. Ogólnie rzecz biorąc w całej Ameryce jest 40 milionów bezrobotnych na 120 milionów ludzi, którzy pracowali i płacili podatki albo nie płacili. Także to jest makabra. Komuniści za mordyzmem starają się osiągnąć coś, no ale nie da rady. Ludzie to są jednak ludźmi, no i nie będzie lepiej. Rodzice w szkołach, rodzice zaczynają strajkować i protestować w miastach, dlatego że nauczyciele nie chcą iść z powrotem uczyć w szkole, no i opiekować się dziećmi, tak? Balangi, meliny i bandytyzm. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.